Witam Was w moim barze. Dziś odrobina historii. Cofniemy się daleko do czasów przed ogłoszeniem prohibicji w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie do Filadelfii, do baru pod nazwą Clover Club. Clover Club podobno był niezłą mordownią, kochani, i nie cieszył się dobrą renomą. Tak czy siak był znany i tam powstał flagowy koktajl Clover Club. Obecnie pod nazwą Clover Club istnieje w Nowym Jorku na Brooklynie koktajl bar, który bardzo często odwiedzam, właściwie za każdym razem jak jestem, to tam przynajmniej jednego drinka wypiję. I to właśnie tam po raz pierwszy spróbowałem koktajl pod nazwą Clover Club, który dla Was dziś przygotuję. Przede wszystkim schładzam kieliszek koktajlowy. Następnie do szklanicy. No właśnie, w recepturze oryginalnej mamy 20 ml syropu malinowego. Z syropem malinowym generalnie nie mamy problemu. Każdy ma gdzieś w szafce od babci syrop malinowy na kaszel, czy też wiadomo, że ten syrop malinowy można kupić w każdym sklepie. Ale ponieważ dziś uśmiechały się do mnie na bazarku malinki, ja sobie powiedziałem, macie mnie. I dlatego zrobię coś semi syrop malinowy, czyli wygniotę świeże maliny, dodam syropu cukrowego, no i może mi coś wyjdzie fajnego. Malinek niech będzie z 10. Proszę bardzo. Wygniatam. Dodaję 10 ml syropu cukrowego. Pamiętajcie, że syrop zawsze możemy dodać. 20 ml soku z cytryny. ml ginu. Dlaczego użyję tego? No bo ostatni wieczór, jaki pamiętam w Clover Club, był właśnie z moimi przyjaciółmi, którzy zajmują się dystrybucją właśnie Kolumbiana. Serdecznie ich pozdrawiam. No i słuchajcie, białko z jednego jajka. Obecna receptura, która jest serwowana w Clover Club na Brooklynie, jeszcze przewiduje dodanie 20 ml białego wytrawnego wermutu. Receptura z 1917 roku uwzględniała w miejsce syropu malinowego grenadinę. Tak więc wybór możliwości jest bardzo duży. Ponieważ mam w środku białko, zrobię tak zwany dry shake, czyli najpierw wstrząsnę wszystko bez lodu. Następnie dodaj lodu. I wszystko wstrząsam ponownie. Cały ten zabieg jest potrzebny wtedy, kiedy używamy białka. Odcedzam wszystko do mojego schłodzonego kieliszka koktajlowego, a ponieważ mam tam świeże maliny z tymi pestkami, zrobię tak zwane podwójne cedzenie. Dzięki użyciu białka mój koktajl nabierze takiej naprawdę bardzo miłej tekstury. Do dekoracji, kochani, oczywiście świeże maliny. I mój Clover Club, do którego starałem się znaleźć konieczynkę w parku, ale niestety się nie udało, jest gotowy. Próbujcie, kombinujcie, bawcie się dobrze, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.